dzisiejszym filmie zobaczymy. PKP Cargo apeluje o pilną wypłatę rekompensaty. Wielkie upokorzenie. Armia zawiodła Rosjan. Gorąco wokół wieku emerytalnego. Ministerstwo odpowiada. Zdradził Putina. Łukaszenka sprzeciwił się Rosji. Niemcy zadały mocny cios. Ich leopardy walczą w Rosji. Koncerty Taylor Swift odwołane. Planowano zamach. Zapraszam do oglądania. PKP Cargo apeluje o pilną wypłatę rekompensaty. Największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce pilnie szuka wyjścia z dramatycznej sytuacji finansowej. Dlatego władze i związki zawodowe zaapelowały do premiera i ministra aktywów państwowych o pilną wypłatę rekompensaty za podjętą w 2022 roku przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego decyzję węglową. Gdy po wybuchu wojny na Ukrainie zagrożone były dostawy węgla do Polski, Morawiecki zdecydował o transporcie 4,5 miliona ton węgla z nadbałtyckich portów. Transakcja okazała się dla przewoźnika przysłowiowym gwoździem do trumny. Decyzje te stanowiły ingerencję w wolność działalności gospodarczej spółki, przekazał zarząd PKP Cargo w komunikacie prasowym. Spółka zaznacza, że o negatywnych skutkach decyzji węglowej informowała na bieżąco. O tym, że jej realizacja wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów transportu, ale też między innymi rezygnacją z zakontraktowanych zleceń już w sierpniu 2022 roku, wiedział premier Morawiecki i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jednak nic w tej sprawie nie zrobiono. W lipcu tego roku na wniosek zarządu sąd w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki. Dzień wcześniej zdecydowano o zwolnieniach grupowych wobec 30% zatrudnionych, czyli ponad 4000 pracowników w różnych grupach zawodowych. Postępowanie sanacyjne ma na celu uratowanie przedsiębiorstwa, długoterminowe przywrócenie mu płynności i konkurencyjności na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy. Od kilku miesięcy na bieżąco informujemy o fatalnej sytuacji spółki, w jakiej pozostawili ją nasi poprzednicy. Proces naprawczy obejmuje też zmiany na stanowiskach dyrektorów wybranych zakładów PKP Cargo w restrukturyzacji, ocenił pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka. Obecnie struktura spółki składa się z 7 zakładów: Dolnośląskiego, Południowego, Północnego, Śląskiego i Zachodniego, a także Centralnego i Wschodniego. 2 i 4 sierpnia w dwóch ostatnich zakładach decyzją zarządu odwołano dyrektorów, argumentując, że to między innymi z ich powodu spółka znalazła się w trudnej sytuacji. Współzarządzali oni spółką w minionych latach i są współodpowiedzialni za jej złą sytuację. Potrzebę tych zmian dostrzegają też przedstawiciele związków zawodowych. Podkreślają oni, że spółki nie mogą naprawić ci sami ludzie, którzy ją pogrążyli, dodał Wojewódka. Sytuację spółki skomentował były premier Mateusz Morawiecki, który opublikował nagranie oskarżając obecny rząd o chęć zniszczenia spółki. Nie dajmy zniszczyć PKP Cargo. Musimy bronić tysięcy miejsc pracy. Kolejna strategiczna polska spółka do likwidacji lub sprzedaży zarządów Koalicji Obywatelskiej. To już chyba nie dziwi nikogo. Czytamy we wpisie Morawieckiego. Na ten komentarz niezwłocznie odpowiedział Marcin Wojewódka. Panie premierze, naprawdę? Pan sam siebie też oszukuje. Właśnie wyszedłem ze składania zeznań w organach ścigania w związku z pańską decyzją węglową z 2022 roku. Myślę, że się spotkamy. W środę prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień w spółce między 2022 a 2023 rokiem. Wielkie upokorzenie. Armia zawiodła Rosjan. W czwartek prokremlowskie kanały na Telegramie poinformowały, że siły ukraińskie w obwodzie kurskim wciąż posuwają się w głąb regionu. Rosyjscy blogerzy są wściekli z powodu nieporadności Ministerstwa Obrony Narodowej Rosji w ochronie granicy. Nazywają sytuację piekłem na ziemi. Wiedzieliśmy, że Ukraińcy pójdą do obwodu kurskiego. Wiedzieliśmy, że łączą siły. Wiedzieliśmy wszystko, jak zwykle chłopaki o tym informowali, ale wyżsi rangą nic nie zrobili, komentuje blogerka Anastazja Kaszawarowa. Inny rosyjski kanał na Telegramie Dwa Majory ocenił sytuację w rejonie miasta jako bardzo napiętą.
Operacja jest źródłem upokorzenia dla Putina przed Rosjanami, ale też przed społecznością globalną. Obnaża słabości rządu i dowództwa, które wydają się nie panować nad sytuacją. Blogerzy mówią wprost, że wróg zajął część terytorium, pojmał rosyjskich żołnierzy i zagraża kluczowym drogom oraz węzłom kolejowym. Ukraińskie formacje zajęły zachodnią połowę Sudża i przejęły kontrolę nad okolicznymi drogami. A w samym 5000 mieście położonym w odległości 9 km od granicy z Ukrainą toczą się walki, podał w czwartek kanał na Telegramie Rybar. Z kolei prowagnerowski kanał Alex Parker Returns ostro skomentował zachowanie czeczeńskiego oddziału Ahmad, który miał strzec granicy, a ostatecznie zmienił pozycję, ukrywając się za Poborowymi. Po kilku dniach milczenia w czwartek po raz pierwszy do sprawy odniosła się strona ukraińska. Jest tylko jeden powód jakiejkolwiek eskalacji ostrzału, działań wojennych, przymusowych ewakuacji, zniszczenia zwykłych form życia, w szczególności na terytorium samej Rosji, w tym obwodów kurskiego i białgorodzkiego. To fakt bezwarunkowej agresji Rosji, jej próba zagarniania obcych terytoriów i pogardy dla norm prawa międzynarodowego, które jasno określają zasady suwerenności i integralności terytorialnej, przekazał doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak. W przeciwieństwie do poprzednich operacji na terytorium Rosji prowadzonych przez walczący po stronie Ukrainy Legion Wolna Rosja czy Batalion Syberyjski, ta rozpoczęta we wtorek jest większa, zarządzana bezpośrednio przez Kijów. Wydarzenia w obwodzie kurskim czy białgorodzkim pozwalają nam na zorganizowanie pewnego eksperymentu. Podczas gdy machina represji Federacji Rosyjskiej płonie w krzakach, uwolnieni Rosjanie mogą wyjść z kwiatami na spotkanie antyputinowskich czołgów, dodał Podolak. Duży postęp Ukraińców może wskazywać, że Rosja nie posiada w tym rejonie rezerw, a stacjonujące tu wojska są niskiej jakości i mają ograniczone środki do obrony terytorium. Głównym zagrożeniem dla obywateli Rosji, co właśnie się dzieje, jest przeniesienie działań zbrojnych na ich terytorium. Przez 2,5 roku wojna toczyła się na terytorium Ukrainy. Przez ten czas naród rosyjski był daleki od specjalnej operacji wojskowej, aż do teraz, co rzuca nowe światło na otaczającą ich rzeczywistość. Od wtorku z ostrzeliwanych miejscowości ewakuowano blisko 3000 mieszkańców. Z kolei pod względem militarnym inwazja może doprowadzić do przesunięcia rosyjskich wojsk, co zmniejszy możliwości rozmieszczania ich na głównym froncie. Jeśli Ukraina zatrzymałaby choć część zajętych terytoriów, mogłoby to służyć zapobiegnięciu zamrożenia linii i wzmocnić jej pozycję w potencjalnych negocjacjach. Takie działania jak w Kursku będą miały pozytywny wpływ na ewentualne negocjacje z Rosją. Ta jest gotowa na kompromisy tylko wtedy, gdy wojna nie będzie przebiegała zgodnie z jej planem, powiedział Podolak. Ponadto operacja dostarczyła Ukrainie jeńców wojennych, dając możliwość odzyskania swoich obywateli, co jest kluczowe dla morale i uczciwe wobec pojmanych żołnierzy. W środę wieczorem rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre, pytana o sprawę, powiedziała, że USA planują skontaktować się z Ukrainą w sprawie wtargnięcia na terytorium Rosji. Przyznała, że Stany Zjednoczone nie mają głębszej wiedzy na ten temat. Gorąco wokół wieku emerytalnego. Ministerstwo odpowiada. Dyskusja dotycząca zmiany wieku emerytalnego ożyła po wypowiedzi minister funduszy i polityki regionalnej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, odnosząc się głównie do kobiet, powiedziała, że seniorkom należy stworzyć takie warunki, żeby opłacało się im dłużej pracować. Dzisiaj jest tak, że teoretycznie dłuższe składkowanie to jest większa emerytura, ale ponieważ zdecydowana większość seniorek i tak ma i będzie miała emeryturę minimalną, to dłuższe 5 lat pracy nic nie zmienia. Więc trzeba zrobić tak, żeby dłuższa praca zawsze owocowała większą emeryturą i bodźcem ekonomicznym. Spowodować, żeby zwłaszcza kobiety chciały, żeby im się opłacało dłużej pracować, stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz. Następnie dodała, iż nie jest wykluczone, że w przyszłości podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne. Jej ostatnie słowa wystarczyłyby, w przestrzeni medialnej pojawiły się spekulacje na ten temat oraz lawina politycznych komentarzy. W czwartek ostatecznie ucięła je minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Chodzi o to, by stwarzać jak najlepsze warunki, ale nie zmuszać. Wiek emerytalny nie ulegnie zmianie, zapewniła.
Szefowa resortu do spraw seniorów zauważyła, że w Polsce wiek emerytalny kobiet jest najniższy w całej Europie, a różnica między kobietami i mężczyznami jest tylko w Polsce i w Rumunii, przy czym w Polsce jest ona największa. Wiek emerytalny w Polsce jest zróżnicowany ze względu na płeć. Wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W 2013 roku rząd koalicji PO-PSL wprowadził zmianę w prawie, zakładającą, że mężczyźni i kobiety mieli przechodzić na emeryturę mając 67 lat. Zdradził Putina. Łukaszenka sprzeciwił się Rosji. Wtargnięcie żołnierzy Załęskiego na kilkanaście kilometrów w głąb Rosji zszokowało tamtejszych dowódców i spowodowało, że od razu zaczęto szukać winnych. Już po dwóch dniach obecności Ukrainy w obwodzie kurskim rosyjscy blogerzy i komentatorzy wojskowi nie mieli wątpliwości. Według białoruskich opozycjonistów konsekwencje poniesie Aleksander Łukaszenka, który jak zwykle chciał zagrać na kilku fortepianach jednocześnie. Łukaszenka parę tygodni temu wyjechał na granicę południową i wycofał swoje siły z granicy, twierdząc, że z ukraińskiej strony zagrożenie minęło, twierdzi Paweł Łatuszka, jeden z szefów białoruskiej opozycji. Były ambasador Białorusi w Polsce twierdzi, że najbliższy sojusznik Putina spowodował, że Ukraina nagle znalazła potężne siły, które do tej pory pilnowały granicy z Białorusią. Obserwatorzy białoruskiej sceny politycznej nie mają wątpliwości, że decyzja Łukaszenki to pokłosie rozmów z chińskimi dyplomatami, którzy wyrazili obawy o transport swoich towarów do Europy. Putin nie dał z siebie zrobić durnia i od razu wysłał w przestrzeń powietrzną Białorusi 4 drony. Jednego do Witebska, gdzie dzień wcześniej był Łukaszenka, później do Mohylewa, gdzie wypoczywał Łukaszenka i tam był nawet ogłoszony alarm bombowy, a później jeden dron spadł koło Bobrujska i wybuchł. Mówiła Tuszka. Według niego finał politycznych gierek widzimy dziś w obwodzie kurskim, a Putin nie ma wątpliwości, kto się do tego przyczynił. Oceniając to, co się wydarzyło, wygląda na to, że de facto Łukaszenka zdradził Putina i teraz dostaje ze strony rosyjskiej propagandy. I w Rosji mówi się o tym coraz głośniej, przyznaje białoruski opozycjonista. Jak twierdzi, największą karą dla Łukaszenki może być jednak brak wsparcia Rosji podczas najbliższych wyborów prezydenckich. Niemcy zadały mocny cios. Ich leopardy walczą w Rosji. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec Rosja swoją agresją wobec Ukrainy narusza zapisy Karty Narodów Zjednoczonych i międzynarodowego prawa humanitarnego, a więc ma prawo do samoobrony, które nie ogranicza się wyłącznie do jej własnego terytorium. Ktokolwiek rozpoczyna wojnę agresywną przeciwko sąsiadującemu krajowi zamienia także swoje terytorium w strefę wojny. Atak Ukrainy na Kursk jest całkowicie uzasadniony z militarnego punktu widzenia. Zmusza Rosję do wycofania sił ze wschodu, oznajmił w czwartek szef Komisji Obrony Bundestagu. Niemiecki rząd nie chce komentować, czy kontaktował się z Ukraińcami w sprawie ich działań na terenie obwodu kurskiego. Jednocześnie zezwolił Załęskiemu na użycie niemieckich czołgów do działań prowadzonych na terenie Rosji. Władze Niemiec nie sprzeciwiają się użyciu przez Ukrainę niemieckich czołgów Leopard podczas operacji w obwodzie kurskim. Wraz z rosyjskim atakiem na Ukrainę terytorium obu państw staje się strefą działań wojennych. Użycie broni podlega przepisom prawa międzynarodowego. Gdy broń zostanie przetransportowana na Ukrainę, staje się ukraińska, oznajmił Faber. Dodał, że dotyczy to także czołgów Leopard 2, które Kijów zaczął zamawiać w zeszłym roku. Według Bundestagu dotychczas na Ukrainę trafiły 53 Leopardy, z czego 35 w wersji 1A5 i 18 w wersji 2A6. Tymczasem rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre odmówiła odpowiedzi na pytanie, czy w tej operacji zostanie użyta także amerykańska broń. Przypomniała jedynie, że polityka USA pozostaje niezmienna. Amerykańska stacja CNN w wojennym raporcie zwraca uwagę na to, że ukraińska operacja może podnieść morale żołnierzy i cywilów. Jeśli Kijów potwierdzi, że za tym stoi, to będzie to poważne wydarzenie tej wojny. Nawet jeśli jego bezpośrednie skutki nie będą miały dużego wpływu na sytuację wojenną. Czytamy w artykule CNN. W ciągu 24 godzin przygraniczną strefę ostrzału opuściło kilka tysięcy osób. Władimir Putin osobiście zapewnił lokalne władze, że kontroluje sytuację i zaoferował pełne wsparcie.
Mieszkańcy obwodu kurskiego, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, otrzymają po 10 tysięcy rubli odszkodowania, powiedział Putin, który dzień wcześniej nazwał działania Kijowa prowokacją na dużą skalę. Do słów rosyjskiego prezydenta odniósł się rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller. Nazwanie tego prowokacją Kijowa jest ironią ze strony Rosji, biorąc pod uwagę, że to właśnie Rosja narusza integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy od 2014 roku, stwierdził amerykański urzędnik. Tymczasem były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ocenił, że atak ukraińskich żołnierzy w obwodzie kurskim powinien usunąć dla Rosji wszelkie ograniczenia, jeśli chodzi o kwestię granicy Ukrainy. Według NBC News ukraiński atak może oznaczać drastyczną zmianę strategii Kijowa w wojnie. Chociaż rozwój sytuacji na miejscu jest niejasny, widoczny atak na obwód kurski w południowej Rosji podał w wątpliwość obronę Kremla i rzucił nowe światło na cele Kijowa w kluczowym momencie wojny, stwierdza NBC News w swoim artykule. Atak wspierany przez drony i artylerię stanowi jedno z największych uderzeń na terytorium Rosji od początku konfliktu. Koncerty Taylor Swift odwołane. Planowano zamach. Austriackie służby udaremniły zamach, do którego miało dojść przed koncertem Taylor Swift w Wiedniu. Na trop operacji, w której ucierpieć mieli fani piosenkarki, wpadli agenci wywiadu we współpracy z międzynarodowymi służbami. Według agencji Associated Press aresztowano dwóch podejrzanych. Jednym z nich jest 17-latek, który zatrudnił się na stadionie, gdzie miał odbyć się koncert. Drugi to 19-latek pochodzenia północno-macedońskiego, w którego domu znaleziono środki chemiczne, noże, konkretne plany ataku oraz materiały propagandowe Al-Kaidy. Zamachowiec chciał zabić ludzi znajdujących się przed stadionem Ernsthappel Stadium w Wiedniu, na którym miał odbyć się koncert gwiazdy pop Taylor Swift. Młodociani terroryści mieli zradykalizować się przez internet, powiedział w czwartek mediom dyrektor do spraw bezpieczeństwa publicznego w austriackim MSW. Starszy z zatrzymanych kilka tygodni temu miał złożyć przez internet przysięgę Państwu Islamskiemu. W związku z planowanym zamachem zatrzymany został także 15-letni obywatel Austrii. Artystka jest w trakcie trasy koncertowej Eras. W Austrii miała dać 3 koncerty, w piątek, w sobotę oraz w niedzielę, jednak wszystkie odwołano. The Mirror podaje, że zamachowcy zamierzali wmieszać się w tłum, zatrudniając się jako ochroniarze. Sytuacja była poważna i jest poważna. Ale możemy też powiedzieć, że udało nam się uniknąć tragedii, przekazał minister spraw wewnętrznych Austrii. W obliczu tych wydarzeń na ulice angielskich miast wyszły tysiące ludzi protestujących przeciwko rasizmowi i faszyzmowi. 7 lat temu doszło do zamachu bombowego podczas koncertu Ariany Grande w Manchesterze. Wówczas śmierć poniosły 23 osoby, a ponad 800 uczestników wydarzenia zostało rannych.